Witajcie! Oto kolejny odcinek Ford Media Boost i najnowsze informacje ze świata Forda. Zaczynamy! Ford Performance przedstawia Mustanga Dark Horse R, stworzonego do rywalizacji w nowej serii wyścigowej Mustang Challenge. Bolid napędzany jest nowym 5-litrowym silnikiem Coyote V8 czwartej generacji i został zaprojektowany wyłącznie do jazdy po torze. Seria Mustang Challenge startuje w 2024 roku i będzie obejmować od 10 do 12 sesji wyścigowych. Na kanale YouTube Ford Polska można obejrzeć serial Maja – Wyzwania z rozmachem, który ma już ponad 250 tysięcy odtworzeń. W tym roku Maja Włoszczowska za kierownicą elektrycznego Forda Mustanga Mach-E odkrywa piękne zakątki południowej Polski i spotka się z niezwykłymi ludźmi, którzy przygotowali dla niej wyzwania pełne adrenaliny. Ford Używane to specjalny program sprzedaży starannie wyselekcjonowanych i dokładnie sprawdzonych samochodów używanych. Dlatego dokumentacja oferowanych pojazdów może teraz być uzupełniona o raport historii auto DNA. Dane zawarte w raporcie to m.in. sprawdzenie baz skradzionych pojazdów czy informacje o zgłoszonych uszkodzeniach i wypadkach. W trasie wszystko może się zdarzyć, a naprawa, holowanie auta czy samochód zastępczy mogą wygenerować spore koszty. Dlatego Ford przygotował atrakcyjny pakiet pomocy drogowej, którym bezpłatnie objęty jest każdy nowy pojazd tej marki. Dzięki tej ochronie Assistance kierowca otrzyma pomoc na miejscu zdarzenia lub holowanie do najbliższego autoryzowanego serwisu Forda w Polsce i w większości krajów Europy. Firmy Cisco i Ford przedstawiły, jak może wyglądać przyszłość pracy mobilnej, poddając konwersji w pełni elektrycznego e-Transita, który zmienił się w demokar z salą prezentacji. Mobilne biuro wyposażone jest w obrotowy ekran i meble biurowe ze stołem konferencyjnym zaprojektowane tak, aby były łatwe do złożenia i przewożenia w jak najmniejszej przestrzeni. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia!